Tak więc, halo, cześć, witajcie, jestem Pixa, to jest kolejny odcinek na moim kanale, tym razem znajdziemy się na CaseDropie. Znowu z nowym upgraderem i w sumie z tym nowym upgraderem będzie każdy kolejny odcinek. W poprzednim odcinku udało nam się zrobić naprawdę ogromny profit, upgrader był po prostu, no po prostu był bogiem dla nas, on był taki najlepszy jaki mógł być w ogóle. No i dzisiaj sobie też pootwieramy skrzyneczki, posiedzimy na upgraderze, bo upgrader jest na pewno spoko. Mamy dzisiaj dużo więcej siano do wywalenia, no ale jak się robi profit, to się ma siano. Ale zanim to, wchodzicie na stronę z linką w opisie, klikacie sobie w tą zakładkę i w tym miejscu wpisujecie kod Pixel, za który dostajecie złoty 25 na start, czyli możecie otworzyć sobie taką oto skrzyneczkę Silver 1 całkowicie za darmo na początku. Zasymuluję tutaj 5 widzów, 5 z was, którzy przyjdą i otworzą sobie taką skrzynkę za darmo całkowicie. I proszę bardzo, jedna osoba dostanie takiego Galina Echo za 9,80, więc myślę, że na pewno spoko. Zapomniałem tutaj dźwięków wyłączyć, bo dźwięków tutaj tak nie za bardzo lubię. Dobra, będziemy lecieć ze skrzyneczkami. Na początek polecimy sobie, myślę, ze skrzyneczką cukierek albo psikus. Po 3 będziemy lecieć, bo 3 to szczęśliwa liczba. Przynajmniej w przypadku skrzynek. No i lecimy pierwsze 3. Nie jest najlepiej, ale też nie jest najgorzej, ponieważ tam czureczka jest trochę warta. No tu teoretycznie można byłoby na fajne skiny nafarmić na upgradera. No bo tu rzeczywiście są takie skiny w takim budżecie dobrym. O i proszę bardzo, kolejna czureczka. Nie ma co narzekać, chociaż jest na minus 2 dychy, ale nie ma co narzekać. No bo zawsze mogą 3 walencje wylecieć i wtedy już 6 dych na minus jest. O właśnie, no i dobra, to idziemy z tej skrzyneczki jak teraz tak zabrało. Chociaż w sumie jak tak zabrało, to może teraz da, to jest błąd chyba, co ja w tym momencie zrobiłem, ale jak zabrało, to teraz da. No nie da, znowu jest M czureczka, więc z tą M czureczką mamy 3 na upgrade, więc no się przeżyje. Co tu jeszcze jakąś taką fajną bym otworzył? O, skrzyneczka piknikowa, moja ulubiona, jedna z moich ulubionych skrzyneczek. 5 otworzę, bo po prostu jestem wielkim fanem tej skrzynki. Ta skrzynka naprawdę jest niesamowita, znaczy no nie w tym przypadku jest niesamowita, w innych przypadkach jest niesamowita. No w sumie mogę zostawić tego jednego dygierka za dyszkę, bo to za dyszkę to już można ulepszyć. Lecimy jeszcze raz, no ja tą skrzyneczkę lubię i tak mi się nie podoba, że teraz zabrała, kurczę. O i proszę bardzo, jak ta wówka jest w stat tracku, to jest mega fajny zysk. No niestety nie jest w stat tracku. Znowu trochę na minus, nie no, jeszcze raz, ja się z tym nie pogodzę, tak. Nie ma tak łatwo. O, i tu już jest fajne otwarcie, tu już prawie każdy skin na plus, więc to już mi się podoba. Proszę bardzo, tutaj takie, no jest w końcu na plus, dobra. Na pewno sobie otworzę skrzyneczkę Halloween, bo skrzyneczka wygląda fajnie, są kostki, ostatnio otworzyliśmy co prawda i wypadł najgorszy skin z tej skrzynki. Ale ja coś czuję, że teraz będzie lepiej. Tu może nawet kosa wypaść, więc jak kosa wypadnie, to jest mega. Lecimy. Proszę, tu musi coś fajnego wylecieć. I jest Hyper Beast, to na pewno nie jest dobre. Chyba, że Factory New. No, ale jest Well Worn za 34 zł, więc tu no, już konkretna dupcia, że tak powiem. Jest jeszcze 59 zł, więc to jeszcze się da z tego coś ugrać. No i myślę, że to można zrobić na skrzyneczce piknikowej. Bo skrzyneczka piknikowa jest fajna, więc... No. O, proszę, w set tracku to ma wódkę. Proszę. No niestety nie. Ale nie jest też tak źle. Dobra, jest git. Więc teraz sobie polecimy na upgradera. Zanim to, zachęcam was do kupowania premium, które możecie sobie kupić za monety, za wszystkie różne takie metody płatności, albo za monety, jak otwieracie skrzynki. Daje wam to między innymi możliwość właśnie korzystania z tego upgradera, co jest naprawdę, myślę, bardzo spoko opcją. No i tutaj dużo takich innych rzeczy i dostęp do loterii premium, czyli takiej loterii, gdzie macie naprawdę sztos nagrodę. W tym przypadku jest to Krambit Lore w stanie Field Tested, brakuje 5 osób i będzie rozlosowany. No i my będziemy teraz lecieć sobie z ulepszankiem skinów, bo ulepszanka skinów są fajne. Te 3 koski są z poprzedniego odcinka, więc tutaj nie patrzcie, no, na te kosy nie istnieją w dzisiejszym odcinku. No i lecimy cały czas razy 2, ponieważ... O, halo, kliknąć nie mogę, co się stało? Upgrader się zaciął chyba. Refresh. Dzień dobry. O, już działa, dobra, więc lecimy. Pierwszy upgrade, tu już dźwięki w sumie mogą być, bo tu są spoko dźwięki. Takie spokojne, nie jakieś takie, jak były wcześniej, między innymi takie bijące po uszach. No i
fajnie, już pierwsze dwa upgrade'y siadły. Ja ten nowy upgrader lubię. Ten nowy upgrader to jakiś lepszy system chyba losowania tych liczb ma niż wcześniej. No co prawda tu nie siadło, no ale to nie ma, nie jest problem, lecimy dalej razy dwa. Znaczy tutaj razy dwa widzę, nie jest takim razy dwa dokładnym, bo tu jest na przykład 16 zł to powinno na 32 lecieć, a jest na 28. No to dałem już taki szczegół. No co tu się dzieje, proszę pana. Co tu się dzieje? Ja mam nadzieję, że to będzie dalej tak siadać, a tu widzę, że nie siada. A miałem nadzieję, że będzie dalej siadać. Jak teraz nie siądzie, to obracam stronę. Ale siadło, czyli nie obracam strony, dobra. W sumie jakbym wszystkim cisnął na tej prawej stronie, to myślę też by było git. No i proszę bardzo, kolejny kałaszek. Może to dobrze, że popaliło wcześniej, bo teraz będzie dawać. Może o to chodziło od samego początku. I dziękuję bardzo. I o to chodziło od samego początku, a nie kurde, żeby paliło. Co to miało być? Dobra, włączymy crazy mode'a. Ten dziwny taki tryb. Czy się opłaci? I siadły i dziękuję. Dobra, podoba mi się to. Teraz włączymy fast mode'a. Cyk. I nie siadło, czyli jak nie siadło, to zmieniam stronę. Taką taktykę sobie przed chwilą w głowie wymyśliłem. I niepotrzebnie stronę zmieniłem. I mam cały czas fast mode'a włączonego, więc wracamy na tą stronę. Oj, spaliło, dobra, to już mi się nie podoba, bo z 600 zł jest 225, a teraz sobie dopiero z tego sprawę zdałem, że aż tak słabo jest. Ale hej, jeszcze jest tych skinów 5, więc jeszcze nie jesteśmy na straconej pozycji. Jeszcze może upgrader dać, więc tutaj nie ma co się łamać. Teraz bym obrócił stronę. I to była dobra decyzja, bo siadło. No i no już tak z 220 jest 300. No i fajnie, no. Odrabianko. Tylko widzę, że to nie jest razy 2, bo to już powinno lecieć na 100, a tu się upgrade'uje na 87, więc... Więc no nie wiem czemu tak. Teraz fast moda włączy na ten jeden upgrade. A i tego kałaszka nie mogłem zrobić. A kałaszek by siadł, ja to wiedziałem, że kałaszek by siadł, ale nie siadł, bo cena się zmieniła, no i to wszystko jest dlatego, wiecie, no. O, mamy Kajmanika za 100 zł już, więc to jest gruby skin. Tu weźmy sobie tą M4 w stat tracku. Aha, no dobra, no to na tą M4, co ja tu zrobiłem? Ja tu wziąłem, a szczerze bym zaryzykował, kurczę, taki upgrade, ryzykuję taki upgrade, 20, no czemu? Czemu ja tu ulepszam? Co tu się dzieje? No, co tu się dzieje, jeny? Halo? Co tu się dzieje? Chcę razy dwa. O. I na dwa skinki. Let's go. 25%. Jak to siądzie, to jest poby. No nie siadło. A mogło, ale nie siadło. Tu się jakieś dziwne mnożniki poustawiały w ogóle. Może niepotrzebnie tak zaryzykowałem, kurczę. Tu jakieś takie errory wypadają, więc to tam... Nie ma co zwracać na nie uwagi. No, upgrader sam w sobie cały czas działa. Lecimy. Teraz proszę, niech się... Oj, nie siadł. A tak, bo ja stronę odświeżyłem, dlatego... No przecież, no. Dobra. Cyk, cyk, cyk. I... Okej, mamy 5-7. I chyba teraz już będzie upgrade na kosę, jak się nie mylę. I tak, tu już jest upgrade'ik na kosę, więc tu trzeba teraz coś fajnego wybrać. I kurczę, będzie koska. Albo rękawiczki. Kurczę, rękawiczki chyba też nie byłyby jakieś złe. Jeszcze nigdy rękawiczek nie robiłem, więc myślę, że rękawiczki, kurczę, gdzie one tu były? A może, kurczę, cena tak myślę do 400, żeby zaryzykować. I tu niech będzie... Gloves. O, i tutaj jakieś fajne, takie jakieś lepsze. No nie, no wszystkie są takie szare. Wszystkie mają teoretycznie tą samą kolorystykę. Ale myślę, że już takie... Hydra Glovesy będą na pewno lepsze. 36% to jest naprawdę dużo, żeby siadło. Nieraz się robiło takie upgrade'y, więc jak siądą te nalepeczki z takiego Wave7 na takie rękawiczki, to nie będę naprawdę narzekać. Lecimy. Proszę. Siadło! Mamy rękawiczki za 460 zł. Sztos na 30%. Tak to się robi, kurde. No i co, no ja dziękuję wam za oglądanie tego filmu, bo naprawdę się udało sztos rękawiczki zrobić, naprawdę są, może nie jakieś przepiękne, ale sztos rękawiczki, drogie,
Tak więc co, zachęcam do wpisywania kodu PIXE na stronie, im więcej wasz wpisze, tym więcej będziecie wydostawać, a my widzimy się w kolejnych filmach, na razie.